Dzień dobry, witamy serdecznie w naszym kanale. Jak się podobała oczywiście nasza niespodzianka na lotnisku? No, bardzo fajna, bardzo przyjemna. Właśnie ja nie miałam czas wrócić do Rzeszowa, ale jak zobaczyłam wszystkie te ludzie tam, pan prezes, Paulu, kibice, no to było tak bardzo przyjemne, wiesz, to dla mnie, dla jednej dziewczyny, która jest zagraniczna i przyjedzie do jednego polskiego miasta Rzeszowa, jest taka super sprawa, naprawdę bardzo, bardzo dużo serduszko i mało. Kolejne zwycięstwo Serbii, to jest kolejny sukces na waszym koncie, oczywiście no pytanie się rodzi, jak wam się to udaje? No, ja wcześniej powiedziałam tam na jaką wywiad na posetu, że my tak samo jemy ryż, pastu, kurczaka, no po prostu trenujemy, za dużo, ale bardzo ciężko. Bardzo całe lato byliśmy razem, trenowaliśmy dwa razy dziennie, bardzo, bardzo ciężko. A serbskie zawodniczki mają taki charakter, powiedzmy, jak jest ciężko, to jeszcze bardziej używają dużo siły i zrobię na końcu te zwycięstwo. No to praca na pewno, ale też taj serbski charakter, powiedzmy. Wasza droga do finału, jaki najcięższy był dla was mecz? No każdy mecz był ciężki. To ten mistrz europejski, graliśmy cały mistrz, że udział miało 24 zespole. To jest coś za innego. U grupy graliśmy 5 meczowa z innym zespołem, które pierwszy raz grają mistrz europejski, które jak grają z mistrzem świata walczy bardziej. No to każdy mecz był ciężki. Pierwszy z Finlandią graliśmy, pamiętam, że zaczynaliśmy tego pierwszego seta 8-2 dla Finlandii, a Finlandia wiemy, że nie ma taką siatkówkę, powiedzmy, mocno. No to każdy mecz był ciężki, ale jak patrzymy na te wszystkie mecze, widzimy ten charakter tej kadry. Na końcu graliśmy dwa razy z zespołem tureckim, które grało Domciu, wiesz, i graliśmy przed 14 tysiąca kibica. To też jest ciężko i dwa razy wygrywać, to jest mega sprawa, naprawdę. Jak teraz przygotowania do obecnego sezonu? No, za niedługo startujemy właśnie tutaj. Co to dla ciebie znaczy? Czy jesteś przygotowana w 100% do tego sezonu? No już patrzę wszystko, co dziewczyny robiły na treningu i mamy takie grupy na WhatsAppu, gdzie trener wysłał nam wideo i taktykę i przygotowanie. No to patrzyłam to wszystko, wiedziałam jak i co się dzieje. No, fizycznie czułem się dobrze, okej, zmęczona, normalnie, pracowałam całe lato, ale gotowa, że pomogę dziewczynami, teraz w piątek zrobimy nasze pierwsze zwycięstwo, które na pewno jest potrzebne, zaczynać, powiedzmy, pozytywnie. Czyli teraz przygotowujecie się do kolejnego zwycięstwa, jak chcecie jak najlepiej wypaść w tym sezonie? No tak, gramy domu, wiemy, a i mam też nadzieję, że będzie dużo kibica, słuchałam coś te, a no na pewno musimy się dobrze przygotować, że w piątek tutaj na Podpromiu gramy, powiedzmy, dobrą grę, wiesz, to jest ważne, tak się zaczyna wygrywać i tak się zaczyna sezon. Zapraszam na inaugurację, piątek, godzina 17:30, hala Podpromie. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy ci. No i oczywiście zaprezentuj ten medal. Tak, pokażę jak wam mojego medala. To jest mój drugi medal na mistrz europejski i dwa razy jak wygrałam, przychodziłam tutaj do Rzeszowa, no to mam nadzieję, że też tu Rzeszowo zrobimy. Czyli Rzeszów na ciebie dobrze wpływa. Tak, to jest mój medal. Także tak. Bardzo, bardzo dziękujemy, no i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękujemy bardzo.